Cześć wszystkim! Znowu pan 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Dobra, zobaczymy co to za ludzie. Kiedy się zbliżasz, wyczuwasz barwną historię zawartą w esencji duszy tego mężczyzny. Czyli kolejny. Tak, oni są zaznaczeni na żółto. Okej. Okay. Tego nam nie można zrobić. To byłoby kradzież. Zobaczmy ten most. Looks like Andra's gushing enough for both moves. Okej. Co my tutaj mamy? Zwój płomiennych pocisków. Oraz więcej krepu. Okej. Bla 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 bla. Hey there. Okej, dobra, tam już byliśmy, więc chyba tutaj musimy się już tylko udać. Tak, tutaj zejdziemy. Wygląda na to, że zejdziemy tutaj na brzeg i tak. To jest ten cisza brodnicy. Okej, podejdźmy bliżej. Żeby wszyscy nasi zasięgowcy mieli... Tak. Nie ognia. Hey there. No problem. Okej, krab. Sure. Krab. Tym, że nie spróbowali się jakoś ugadać czy coś. Tylko od razu atakują. Okej. Ci chyba będą próbowali się ugadać. Hey. Okej. Ciekawe, jaką historię nam zaprezentują. Pośród przemoczonych desk wraku statku mężczyzna, czyni i kobiety przebierają szczotki, zbierając zabłocone srebrne naczynia, zapleśniałe odziane, obtłuszczone garnki i wszystko inne, co znajdują. Wszyscy patrzą na ciebie, kiedy się zbliżasz. Cała grupka przygląda się nerwowo, aż w końcu kobieta w zabłoconym ubraniu podchodzi bliżej i mówi: gdzie są Berta i Teran? Poszli tą ścieżką i słyszeliśmy odgłosy walki. Zaatakowali nas, to była sama obrona. Zabiłeś ich? Ich towarzysze cofają się o krok, przyglądając się uważnie. Mówisz o samoobronie? My też się obronimy, przed burzą. Powódź zalała nasze gospodarstwo, nic nam nie zostało, nic. Ani jedzenia, ani dachu nad głową. A teraz jeszcze straciłam kuzynów. Podnosi ręce w geście rozpaczy. Nie chcemy walki, dość już straciliśmy, proszę, daj nam spokój. Czy pan to sprawia zaginionego ładunku? Wzięliśmy twoich kuzynów za szabrowników. Szabrowników? Ale to przecież wrak, bezwartościowy wrak. Pozostali zwracają się w jej stronę, a ich twarz maluje ich strach i troska. Proszę, bardzo potrzebujemy tych rzeczy. Burza wszystko nam zabrała. Nie chcemy kraść, ale nic nam nie zostało. Przecież nie możemy tego tak zostawić, by zatonęło w rzece. Ze względu na wasze potrzeby okradacie Peregundę. Może powiedz jej, że zostały tylko rozbite deski. Pewnie dojdzie do wniosku, że rzeka wszystko zmyła. Poza tym, ile mogłaby zarobić, sprzedając przegniłe odzienie i brudne towary? Jesteśmy paladynami. Tak, ja jestem paladynem. Paladyni są prawi i tak dalej. Więc nie będę kłamać, aby ukryć waszą kradzież. W takim razie nie pozostawiasz nam innego wyjścia. Okej. Mogli się jakoś ugadać z nią czy coś, nie wiem. Okej, ale dobra. No. Dobra. Co oni tutaj mają? Dobra, tego zgarniemy najpierw. W sumie chyba na to potrzebujemy zbyt dużo czarować, żeby sprawiali duże problemy. A ty możesz go przewrócić. Okej, ciekawe jaką to nam da reputację. Uczciwość. Zwodniczość.
Chyba, jacy byli życzliwi, życzliwi wędrowcy, bo już zapomniałem. Dobra, nie ważne, później sprawdzę. I'll teach you a lesson. Show them how it's done. Że powinienem ich jakoś pomóc, jak ich zabijać, ale... No cóż, nie wyszło. Chciałem to jakoś praworządnie rozwiązać. Ja? Próbowane usposobienie życzliwość, pasja, zwodniczość, okrucieństwo. Wiecie co? Mogę wczytać autozapis. Szybki zapis. Spróbujemy to inaczej zrobić. Może po prostu im pomożemy. Będzie bardziej życzliwe. Hey there. Z naszej strony. Okej, tak. Nie zapisałem szybko. Okej. A tak, ty. Zaznacz. Wybierz wszystkich backspace, tak. W każdej grze to jest inny klawisz. Dobra, więc szybko. Zrobimy to, co wcześniej. Okej. I wracamy tam. Ale trochę głupio, że oni w dwójkę rzucają się na 6 osób. Nie wiem, czego się oczekiwali. Myślę, że to jest grupa 6 bardzo wyraźnie dobrze wyposażonych osób. Okej. Razem będziemy życzliwi. Bla bla bla. Zaatakowali nas, to była samoobrona. Mogę wam jakoś pomóc? Możesz powiedzieć ci, że zostały tylko rozbite deski. Dobra. Nie mam wiele, ale weź to na znak mojej wdzięczności. Dobra, i co? Jaką to nam dało reputację? Życzliwość? Może? Nie wiem. Nie wiem, czy to robi. Ejku. Nie chciałem tego zrobić. Dobra. Nie wiem, co to było, nawet, ale w sumie dobra, nieważne. Przyjdziemy do tej pani i powiemy, że... Nici z... ładunku. Może jakoś inaczej da się to jeszcze rozwiązać, nie? Sprawdziłem w nakach, ale nie znalazłem nic, co daliby się ocalić. Pewnie woda wszystko zmyła. Okej. Tego się nie spodziewałem. Coś, dzięki za pomoc. Mogę teraz myśleć, że jak postawić interes na nogi. Dziękuję za starania. Jeżeli dotrzesz do Zatoki Buntu, odszukaj mój sklep. Teraz tym bardziej potrzebuję klientów. Okej. Czyli będzie miało z czego żyć. Dobra. Dała nam to coś? Chyba nie. A może tak. Hey there. Nieważne. Dobra. Na to, że nic tutaj już nie ma. Sure. Więcej. Jeszcze na pewności sprawdzę parę zakamarków ciemnych i wynosimy się stąd. Okej. Na wszystko. Dobra, no to idziemy do Kednua. Znowu odpoczniemy. Tak, bo teraz już pewnie będą zmęczeni powoli. Okej, ukończono budowę gajówki, fajnie.
Możemy zlecić budowę zamku w końcu. Okej, to też zajmie 3 dni. Okej. Czynnik. Czas trwania 3 odpoczynków. Przetrwanie plus 2. Okej. To znaczy, że to będzie 24 godziny odpoczynku? Nie, upłynęło 8 godzin. No cóż. Nie wiem w takim razie, co to oznaczało czas trwania 3 odpoczynków. Okej. Idziemy tutaj. Na krańcu lasu. Zajmie 18 godzin. Dobra, idziemy. Okej. Mamy kolejną mapkę do zbadania. A co to jest? Troll leśny. No, sporo tych trolli leśnych. Trochę ocieplenia. Tak. Ocieplanie wizerunku poszukiwaczy przygód. Dobra, poczekam jeszcze chwilkę, aż wejdą. A co to jest właściwie? Pierwotni. Okej. Brzmi tajemniczy. Tajemniczo. Myślę, że zdejmę ją jako pierwszą. Okej. Zaczynam ocieplenie wizerunku. Wow. Ha. Okej, teleportowała się. Dobra. Weź swój rapier. I będziesz się z nią bił. Okej, kolejny standardowy zestaw. W sumie tym może dać się tu zagrać do niej. A tu możesz walczyć. A, cały czas na walkę z tym włączone. Nie zauważyłem. Dobra. O, co to jest? Mała zguba deszczu. Okej, mam nadzieję, że to coś zniknie, jak już zabijamy tu w grę. A, w sumie możemy ją odrzucić. Możemy tak. Uderzenie grimoire. Nie trafiłeś? Dobra. Mi się przyda coś obronnego. Ponieważ dostajesz w ciry. Tak, nasze linie się trochę załamały. Okej, zaraz padnie. Możemy go jakoś uzdrowić, możemy. Mamy kapłana na miejscu. Okej, nie znam. Okej, możemy ich oflankować szkieletami. Okej, gra padła. Została jeszcze ta mała zguba deszczu. Okej. Muszę ją jakoś im zająć. Just say the word. A czy jest odporna na... ciosy z plecy. Z pewnością odporna na ciosy kłujące. Ale dobra. Trolle nie najlepiej sobie dają radę z naszymi pancerzami. Więc... problemu. Okej, możesz go oślepić.
Tak, możesz go przewrócić. Jak ty sobie dajesz radę? Niewrażliwość. W tym razie, jak możemy to zabić? Pewnie jakąś magią. Dobra, pomyślmy. Ja, czy to jest... Czego to jest ikonka właściwie odporność? Czy to jest odporność kłutych tylko obrażeń, czy... Czy wszystkich obrażenia kłute? A, on ma tylko kłute. W takim razie ta twoja broń jest do dupy. Dobra. Okej, dobra. Kapłan już zadaje jakieś obrażenia. Okej. Pomożemy wojownikowi. Tak. To niepotrzebnie wyszedłem magiem do przodu. Ale też mnie zaskoczyła ta pani, która się do niego tak teleportowała. Dobra. Wstawaj. Dobra. Stawiamy się na walkę dystansową. How may I help? Following your lead. Estoch. Do dupy jest to niego Estoch. Myślałem, że to jakiś miecz dwuręczny jest. A hey, dobra. There. Idziemy dalej. Kapła też trochę oberwał. Przecież mamy tą zdolność łapi ducha, że możemy trochę zdrowia przywrócić. What? Hey there. Panowie, chyba przydałoby się też coś podobnego. Jakieś opatrywanie ran, czy coś ten deseń. Okej, okay. Sobie tutaj mamy? Jakieś wzgórze. Jakiś biedny rycerz. Okej. Okay. Raz stoimy, druga linia otworzyć ogień. Ty też zmień broń. Dobra. Mogę dać ci parę rozkazów? Chyba nie. Nie, tędyć. Okej, okay. Ty bijesz, ty czary. Okej. Możesz sobie przewrócić jednego z nich. Okej, ładnie. Hey there. Nie, ty paladin bij jego. Muszę użyć tego. Okej, ty bijesz stąd. Okej. Pod kontrolą. Sobie gram na poziomie na tym, znaczy normalnym. Ale jak na razie nie napotykamy zbyt dużych trudności w tej grze, poza tą jedną walką z Lordem Rodrickiem, którą nie wiem, czy byłby w stanie rozwalić na wyższym poziomie trudności bez uciekania się do jakichś trików typu Corner Camp czy coś takiego. Ale dobra, zobaczymy jeszcze, może zmienimy, może coś się jeszcze zmieni później, dobra.
Wyjątkowa jakość siekiera, przedmiot jednoręczny, zakłócenie, ogniste uderzenie, rozerwanie. To brzmi ciekawie. Zobaczmy, plus 25% obrażenia ogień. Obrażenia 10 do 15, cięte, celność, kontra, odbicie. Przedmiot jednoręczny. No okej, czy możemy to komuś dać? Moglibyśmy dać paladynowi. Czemuż mu nie dawałem jakiegoś talentu od... Miecz i pasterz? Trzymaj szereg. Nie. Biegłość w broni żołnierz na sobie celność plus 6. Tak. Więc nie dawałem mu specjalizacji w mieczach. Więc równie dobrze może używać tej siekiery. To co prawda ma wrażenia cięte kute. Ma trochę więcej. Przerwanie. Słabe. Gdzie tu jest szybkość? Ale wysoka szybkość. Plus 25% z 15 plus 25% to będzie około 3. Więc i tak obrażenia będą troszkę słabsze. No, w sumie nie aż tak bardzo się... A, ale ma jeszcze pominięcie redukcji obrażeń i odbicie plus 5. Okej, no to bierzemy siekierę. Właśnie, tutaj coś mam jeszcze, jakiś miecz. Celność przeciwko duchy. No okej, to był ten miecz przeciwko duchom. Kapelusz pustelnika. Niewrażliwość na zamęt. Intelekt plus 2. No, to się komuś przyda. Jak mogłem tego nie zauważyć? Właśnie, postacie. Kto ma mały intelekt? Masz średni intelekt. Ty chyba nie miałeś zbyt dobrego intelektu. Okej. No to damy tobie. Ślicznie. Coś jeszcze mi umknęło? Chyba nie. Zobaczmy. W kamieniu niezdarnie wykuto fale niczym palce. Obejmujące ona kochany księżyc Ondry. Okej. Cokolwiek to miałoby znaczyć. Dobra, zejdźmy z tego urwiska. Zobaczmy co jest tutaj. Więcej lwów. Okej. Ty nie jesteś z nim w zwarciu, więc możesz odejść. Ty w sumie nie musisz ciągle walczyć defensywnie. Ciągle zapomniałem. Że on tego... Tak, zapomniałem mu tego wyłączyć. Hey there. Okej, wygląda na to, że już nie dostaniemy więcej doświadczenia za L2. Sure. Czyli to dobrze zrozumiałem. Lew otrzymano 1000 na 1000. Okej, więcej tych postaci. Żółtych. Nie wiem, jak to się nazwać. Okej, zestaw. Wiedziałem, żeby nie kupować zestawów. Pod posłaniem wciśnięto jakiś relikt, niewielką muszlę obwiązaną wodorostami. No, nie wiem co to ma znaczyć. Okej. Wtedy byśmy doszli do zatoki punktu. Ale nie tak działają poszukiwacze przygód. Okej.
Jakaś zrujnowana chata. Czy że coś tu się działo? Zobaczmy. Okej. Róg świętego Grana. Między dwiema odchylonymi listwami znajduje się gniazdo wróbli. To było bardzo istotna informacja. To po prostu zrujnowana farma leży sobie. Nie ma żadnych rozbójników, troli, lwów, nic. Jestem trochę zawiedziony. Myślałem, że już przyjdzie coś tam pozabijać. No dobra. Jeszcze tutaj kawałek traktu do zwiedzenia. Hush, Itumak. We'll just wait a little longer. Okej. Kto to jest? A! Musi być kolejna postać do drużyny. Krasnoludzka kobieta odziana w zwierzęce skóry opiera się o drogowskaz. Oczy otoczone grubym pasem czarnej farby kieruje w dół. Ostrzy kościany grot strzał, używając noża z rzeźbioną rękojeścią. Jednak jej uwaga skupiona jest głównie na figurze niedźwiedzia znajdującej się pomiędzy jej stopami. Obok niej stoi duży biały lis, który spogląda na ciebie, kiedy podchodzisz. Easy, Ituma. It's not him. Na kogo tutaj czekasz? Short version? I'm looking for a very, very old friend. I'm not sure what skin he's wearing now, but I'll know him when I see him. Miałaś się tutaj spotkać z tym przyjacielem? That's what I heard. Of course, the man who told me so was carrying a staff he claimed was made from dragon bone. But I know Whitewood when I see it. That should have been my first clue, but I had to try something. Wróć, co ten nieznajomy ma wspólnego z twoim przyjacielem? I'm from an island to the far south called Nasitok. I came here looking for a village elder. A man we knew as Persok. I'm a hunter back home, so tracking someone wouldn't normally be a problem. But Persok's trail is cold, to say the least. Dlaczego nie możesz go znaleźć? W Jelenioborzu nie ma chyba zbyt wielu twoich ziomków. Zmarł, kiedy byłam mała. Chyba zapomniałam o tym wspomnieć. Szukamy go najnowszego wcielenia, a może być kimkolwiek. Jak długo poszukujesz Persok? Od 5 lat. Od 5 lat szukasz nieznajomego, którego ledwie pamiętasz i który może być teraz kimkolwiek? To musi być bardzo ważne zadanie. Co ma z tym wspólnego ta figurka? Drobną płaską dłonią podnosi figurkę. Ma kształt niedźwiedzia, jest gładka i okrągła. Wypolerowana adra zmatowiała z upływem czasu na grzbiecie i nogach niedźwiedzia. Z zewnątrz figurki emanuje słaby blask. Cute, isn't it? It belonged to Persok. Before he returned to the wheel, he left a splinter of his soul in it. Something to help us find him later. Kiedy ci ją pokazuję, czujesz, powiesz, wrażenia, niezupełnie wspomnienia, bardziej czyjegoś śladu. When I left Nasitok, it was completely dark inside. But as I've gotten closer to Persok, it's glowed steadily brighter. Since I've reached the Deerwood, however, it's gotten hard to read. Some days it flickers and goes dark. Others it shines nice and bright for a few hours. But most of the time it looks just like this. Może Persok jest nadal zbyt daleko? Też tak sądziłam, więc spędziłam cały rok krążąc po okolicy. Na południe dotarłam aż do Ozji, a na północy aż do zamku pogromców floty. W tych miejscach figurka gasła zupełnie. Tak samo, kiedy dotarłam do Białej Marchi lub okrążyłam zatoki na zachodzie. Może się zepsuła? Nawet Skaen nie jest tak okrutny. Posążek działał, jestem tego pewna. Po prostu nie jest tak dokładny, jakbym chciała. Co teraz zamierzasz zrobić? It was some so-called watcher who sent me to this crossroads in the middle of nowhere in the first place. Widzący. I was on my way out of the Balmarsh when I heard talk of a traveling mystic who could supposedly see souls.
I knew it was a long shot, but what did I have to lose? I went to see this fellow and gave him the Audra figurine. He made a big show of moaning and rolling his eyes, and after I'd given him 5 golden dukes to lift the shroud, he told me to seek the crossroads in the field between the wolf's lair and the twining trees. Co to jest wilcze leże? Zatoka buntu. Miejscowi nazywają obecnego duka wilczy uśmiech. Coś czuję, że dobry z niego towarzysz do kielucha. Te splątane drzewa istnieją naprawdę? Miałem na myśli bliźniacze wiązy. Nie byłam tam jeszcze, ale podobno mają tam godne zapamiętania drzewa. Dobra, mów dalej. He thought he was being vague, but I know the area well enough to recognize that he meant this place. Right between Defiance Bay and Twin Elms. I had a bad taste in my mouth, but my coin was spent and I'd already left an arrow in his knapsack as a friendly warning. Told him I'd come back and leave him with another if it turned out he was giving me the runaround. I've been here a week now. Guess he had the last laugh after all. Mogę obejrzeć tę figurkę? Why? Jestem prawdziwym widzącym. You expect me to believe that? After the story I just told you? Więc nic nie stracisz, jeżeli mi pozwolisz. Fine. But if you try to run, just remember that my arrows are faster. Podaję ci figurkę i spękane knykcie ocierają się o twoją dłoń. Z czujnym zaciekawieniem patrz, jak przyglądasz się posążkowi. Podnosisz aletrowego niedźwiedzia, obracając go w świetle, kiedy zauważysz drobne zadrapania, twoje otoczenie zmienia się. Stoisz na skraju urwiska nad wodą, widząc oczami, które nie należą do ciebie. Czujesz wągniącego ciała i spleśniałej roślinności, a twoje serce bije nieco szybciej. Musisz stąpać ostrożnie. Spoglądasz w dół na tyle długo, by dostrzec ostre białe klify, spotykając się z wodą setki stóp niżej. Okej, okay. Widzę wysokie klify nad wodą. Brzmi znajomo? Odpowiedź na twoje pytanie jest wzruszenie ramiona i cisza. Okej, okay, dobra, nie mamy więcej percepcji, więc... Mam. Stoi na klifie. Mówiłem ci, że jestem widzącym. Mruganie od pewnie parę razy rozważając twoje słowa. Gdybyś widziała, jak on gapi się na umarlaku, widziałabyś, że mówi prawdę. You realize I've got no coin to give you, even if I did believe you. Okej. Okay. W sumie mógłbym ją wziąć do drużyny, ale no... Nie potrzebuję chyba zwiadowcy, znaczy łowcy. Potrzebuję czy nie? Potrzebuję kogoś, kto potrafi rozbrać pułapki i otwierać drzwi. Więc nie wiem, czy ona potrafi takie rzeczy. Okej, okay, zobaczymy. Łowczyni. Przemipioty. Nie mogę sprawdzić jej zdolności, szkoda. No dobra, no to anuluj. Wydaje się na urwiska widziane... Mhm. Widziane w wizji. Musielibyśmy mieć ją w drużynie, żebyśmy chcieli się tam udać. Nad urwiska. To brzmiało jakieś urwiska nad morzem. Poczułem, jak stał na krawędzi urwiska na wysokich klifach nad wodą. Persok. Kimkolwiek teraz jest, musi tam być. Okej. Okay. Dobra, może kiedyś go znajdziemy. Dobra, w następnym odcinku zwiedzamy resztę tej lokacji. Oraz idziemy do mostu Edwalda i zobaczymy, co tam możemy znaleźć ciekawego do roboty. Okej, okay. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!